Mokrzec Wielkopolski. Dzisiaj tutaj rowery rządzą. Ja nazywam się Przemek Habas-Habasiński i wiecie, że u mnie te rowery rządzą. I dzisiaj udowodniliście tutaj w Wielkopolsce, że również. Ale udowodniliście również, że macie wielkie serca. Bo dzisiaj jedziemy, dzisiaj wspieramy Mateusza, również rowerzystę, który jeździ na trzykołowym rowerze i to jemu pomagamy. Wiele środków jest właśnie na to przekazywane. 18 dzień września to dobry dzień dla kolarstwa w ogóle. Udowadniacie swoją obecnością na imprezach charytatywnych, że takich imprez nam trzeba. Trzeba pomagać, kolarze mają wielkie serca i ja się cieszę, że jestem tego świadkiem. Międzychód, Mokrzec, dzięki. Jak tam, kolego, opowiadaj? Dobrze. Jest dobrze. Nie możesz teraz zejść z roweru, wiesz o tym? Nie wiem, to jest motywacja. Dajesz. Witamy Państwa bardzo serdecznie w naszych malutkich ostępach leśnych we wsi Mokrzec, gdzie właśnie cyklicznie już odbywa się rajd MTB. I to przede wszystkim rajd charytatywny, bo tutaj walczymy o dużą ilość środków finansowych, żeby wspomóc naszego mieszkańca, prawda? Mateuszka, dokładnie. Tak, cieszymy się bardzo, że jest to tak bardzo rozpropagowane, że tyle set osób bierze udział, młodszych, starszych. Najważniejsze jest to, że w tej pięknej pogodzie i w tych elementach natury możemy wspólnie razem rywalizować, bawić się, a przede wszystkim wspomagać. Impreza super zorganizowana. Trasa rewelacyjna. Pogoda, jak widać, dopisała.